Dzień bez czołgu premium w World of Tanks to oczywiście dzień stracony. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj wam pokażę niezłe jaja. Akurat nie moje, a Wargamingu. Oto nowy pojazd, który nadciąga T-32A Proto. Co to jest? Ano, jest to T-32, tylko że w magazynku. Tak jest, pozazdrościli kolegom z PC-ta, gdzie dostali ISA 3A w magazynku. No to Wargaming konsolowy postanowił zrobić coś takiego i jest to T-32 z magazynkiem. Ile pocisków ma? Jak to jeździ, jakie parametry, dowiecie się oczywiście wszystko z tego materiału, z tego filmu, a tu zobaczcie, są niezłe jaja, dlatego mówię, że pokażę wam niezłe jaja, z tego względu, że tak, pojazd pojawił się w sklepie Microsoftu, nie pojawił się w grze od Wargamingu. Kolejna rzecz jest taka, Wargaming szuka winowajcy, jak to się stało. A takie oczywiście numery już kiedyś mieliśmy, choćby nawet z Somuo SM, gdzie Nomad pojawił się w sklepie, część graczy go nabyła, a później oczywiście Wargaming wycofał ten pojazd, zablokował, oddali kasiurę, ale busty, nie busty, wszystko zostawili, tak więc cóż. Fajna sprawa. I teraz zobaczcie, jaki mamy opis. Niech twoi przeciwnicy zaznają nieco bólu za sprawą tego niesamowicie potężnego nowego amerykańskiego czołgu ciężkiego. Zgarnij go już dziś z niesamowitymi 30 dniami konta premium oraz łącznie 30 wzmocnieniami PD i PD załogi. Tak więc pojazd możecie kupić za bagatela 60 euro. Nie wiem, trzeba było przeliczyć jakieś 240 zł na polskie. Cena no dość spora tak naprawdę, ale to nie chodzi o samą cenę, nie chodzi o jakieś tam boosty czy coś. Chodzi o to, że Wargaming nic na ten temat nie wiedział i gracze zaczęli wrzucać linki, że pojazd pojawił się w sklepie. Akurat mi się udało go przetestować, sami zresztą zaraz zobaczycie. Co do samego wyglądu, nawet wygląda nieźle, taki czarny olek, ale słuchajcie, to jest coś nowego, bo T-32 z magazynkiem, gdzie mamy, kurczę, 3 pociski po 320, to jest naprawdę coś fajnego. Tyle, że jest pewien mankament, pojazd oczywiście nie jest aż tak twardy jak T-32, ta drzewkowa, z tego względu, że ta wieża nie jest aż tak mocno opancerzona. Co do kadłuba, również kadłub nie jest oczywiście mocną stroną tego akurat pojazdu, ale mamy magazynek, który dość szybko w miarę przeładowuje i fajne uszkodzenia na strzał, tak więc tu bardzo fajnie. Możemy próbować oczywiście grać na wieżę. Wieża, mówię, nie jest taka sama jak na T-32, zaraz zresztą zobaczymy parametry tego pojazdu. Co do wyglądu, nawet jest ok. Tak więc zobaczmy sobie parametry, ale jeszcze wam powiem, próbowałem ten pojazd uzyskać od Wargamingu do testu, oczywiście była odmowa, większość CC-ków próbowała ten pojazd zdobyć, ja akurat udało mi się zdobyć, można powiedzieć, materiał od jednego z kolegów, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i akurat tu możecie również wy podziwiać. Dzięki właśnie życzliwości dobrych ludzi. I teraz zobaczcie, działo. 105. Parametry, jeżeli chodzi o penetrację. 218, 265, 320 na strzał. I co do czasu celowania. 2,60, trochę sporo. Co do celności, 0,38. Również nie zachwyca ta akurat wartość. I teraz zobaczcie na wieżę. Wieża bardzo słabo opancerzona. 114 z przodu, tak więc w porównaniu do tam, T-32 ma wieżę chyba 270, coś koło tego. Boki 76, z tyłu również 76, zasięg spota 380 metrów, tak więc takie są parametry tego akurat pojazdu. Co do wieży, do jej grubości, no to tu akurat również to nie zachwyca, nie jest to mocna strona tego pojazdu. Opuszczanie działa, mamy minus 10 stopni, zresztą zaraz zobaczymy w innych porównaniach, w innych właśnie tutaj naszych statystykach. I przejdźmy sobie właśnie do silnika. Silnik 704 konie, tak więc nie mało. Jeżeli chodzi o współczynnik 12,60, prędkość maksymalna 35 km na godzinę, prędkość cofania 14 km na godzinę, szansa na pożar 20%. I teraz działo, zobaczmy jakie działo. Działo, tak jak powiedziałem, 105, tak więc bardzo fajne, takie można powiedzieć same działko jak na T-32. I czas przeładowania, oczywiście tu bez żadnych modułów, 28,5 sekundy. Czas celowania już mówiłem, 2,6, celność 0,38.
Celność w ruchu, zobaczcie, kiepsko, 2,93. Przy obrocie wieży też kiepsko, 1,28. Maksymalny zasięg 720 metrów, podnoszenie działa do góry. 20 stopni opuszczanie, to jest dobry, można powiedzieć, plus, minus 10 stopni i seria strzałów, czyli 3 pociski w magazynku. Tak to mniej więcej wygląda. Może parametry szału nie robią, oczywiście musimy się tutaj przestawić, że to jest magazynek. Mamy jednak 3 strzały po 320, jak nas wylosuje na topce, możemy naprawdę fajne uszkodzenia robić, a druga sprawa, przeładunek dość szybki. Prędkość obrotu kadłuba 25 stopni, opory gruntu dość spore, zasięg spota 380 metrów, obrót wieży 24 stopnie i teraz zobaczcie pociski. Takie są wartości, jeżeli chodzi o pociski, załoganci, tak są mniej więcej umiejscowieni, a pancerz tego pojazdu wygląda w ten sposób, tak więc no musimy, można powiedzieć, grać trochę jak czołgiem średnim, a nie jak czołgiem ciężkim przy takich parametrach tego pancerza, naprawdę musimy bardzo, bardzo uważać. Tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak pokazać Wam bitwę na tym pojeździe. Ja akurat zamontowałem jeszcze z wyposażenia skupiaczkę, stabilizator pionowy i wentylację. Można zamiast skupiaczki dać przykładowo optykę, co kto po prostu woli, ale pytanie oczywiście powstaje, kiedy pojazd będzie ogólnie dostępny, bo prawdopodobnie z tego co wiem, czytałem na Discordzie, to Wargaming na razie prowadzi śledztwo, w jaki sposób ten pojazd został udostępniony do sprzedaży. Ci co kupili, no to się cieszą, ale niedługo, bo będzie na pewno zablokowany, prawdopodobnie będzie wycofany, tak jak było to wcześniej z innymi pojazdami kiedyś. No i cóż, pierwsza bitwa, to jest pierwsza bitwa na tym pojeździe, tak więc losowanie, no takie sobie, bo nie jesteśmy na topce. Ostatnio właśnie tak jest po zakupie premki. Kiedyś tak było, że mieliśmy około 10 bitew na topce i to fajne były losowania, takie zachęcające, a teraz szczerze Wam powiem, grając, można powiedzieć, praktycznie każdym nowym pojazdem jest przeszlapane, bo jak nie na dziesiątkach, to z innymi dziewiątkami dość mocno opancerzonymi. Ja szczerze mógłbym pojechać na drugą flankę, ale jest artyleria, tak więc wybiorę akurat tą opcję. Zobaczymy, jak ten magazynek sobie radzi, bo naprawdę ciekaw jestem tego magazynku, ogólnie tego działa. Przeładunek, tak jak widzicie, delikatnie ponad 25 sekund. No i zobaczymy, co tutaj jest. Ups, jest ich sporo. No i zobaczmy, jak to strzela. Delikatnie ponad 2 sekundy jest pomiędzy pociskami przeładunek, tak więc nie jest źle, szczerze powiem. Ale chyba załadujemy pociski premium. Druga sprawa, zobaczymy, jak on będzie zarabiał. Plus dodatkowo mam jeszcze racje żywnościowe, musimy odliczyć oczywiście te kredyty. Powiem Wam tak, na początku bardzo wiele osób, tu musiałem zmienić sobie ustawienia pada, bardzo wiele osób prawdopodobnie nie będzie wiedziało w ogóle, co to jest, te 3-2, a jeden strzał po 320, a tu bach, bach i będzie magazyn. No ciekawa sprawa. Dobra, co tu jedzie? Isior. No i ładujemy, 25 sekund. Myślę, że wartość jest ok. Na szczęście wybrał M103, a nie miękkiego lolka. Zaczyna druga flanka nam padać. Lighty dobierają się do naszej bazy prawie. Przydałoby się tutaj pocisnąć troszeczkę. Kurde, a ten się czepił. Nie mam apteczki niestety, no ryzyk fizyk. Raczej przydałoby się mieć tą apteczkę, bo patrząc na kadłub tego pojazdu, dość miękki. No i załoganci prawdopodobnie będą padać. I teraz pytanie również powstaje, co lepiej by było wybrać, czy takiego T3-2, czy takiego ISA trzeciego z magazynkiem. Moim zdaniem chyba jednak IS byłby lepszy, z tego względu, że tam jest zawsze pancerz, mamy większe uszkodzenia. Nie wiem, ile akurat IS 3A przeładowuje na PC-cie, ale mimo wszystko możemy gdzieś tam
delikatnie pojazd kątować, a tu no jedynie co próbować grać na wieży, aczkolwiek widzieliście, ta wieża nie jest dobrze opancerzona. Można powiedzieć, że tak jak na Pershingu, no Pershing chyba ma bardzo podobne parametry, nie pamiętam dokładnie. Ale będzie to coś nowego, trzy pociski po 320. Come through, coś tu gada mi. Dobra. What the fuck? Kolega się mocno denerwuje. Ale powiem wam, ja dzisiaj grałem 60 TP, praktycznie pół dnia. Oj, ja nie wiem, co się dzieje na tych randomach ostatnimi czasy, jest tak niski poziom. No, mam walniętego kierowcę i... Ale jeżeli chodzi o mobilność, to jest dobrze, szczerze powiem. Dość taki, można powiedzieć, pojazd żwawy, nie jest mocno mułowaty. Załadowany i gotowy. No, ale bez kierowcy, sami doskonale wiecie, jak się jeździ. Ledwo się jeździ. Ups. Nie zwracają na szczęście na mnie uwagi. O, ładnie polosowało, zobaczcie, 390. Wróg patrzy mamy na razie uszkodzeń zrobionych. No, zaraz się kolego zdziwisz. No, nie uciekaj. Ach, uciekł. Dobra, będziemy próbowali wykorzystać to trochę wieżę. Zobaczymy, czy ona cokolwiek odbije. Słuchajcie, WOT. Nie wiem, w jakim kierunku idzie, ale coraz to lepsze pojazdy wypuszczają. Oczywiście tutaj wszystko chodzi o kasiurę. Aczkolwiek, no, ten pojazd nie będzie jakoś mocno tu odstawał. Nie będzie jakoś bardzo mocno OP. Bo przy tych parametrach, jeżeli chodzi o kadłub, jeżeli chodzi o wieżę, no nie ma zbytnio się czego obawiać. Tyle, że po prostu jeżeli pojazdy zostaną na resztkach i będziemy mogli bez problemu je wykończyć na trzy strzały. $1500 hapsa, tak jak widzicie. Dobra, zostały trzy pojazdy. Tym artyleria, którą właśnie wyświeciłem. Gotów do strzału. Ups. Och, całe szczęście, że kurczę gościu nie miał magazynku w tej skodziance. $3800 uszkodzeń. Zaznaczam, to jest pierwsza bitwa na tym pojeździe i jedyna, którą wam tutaj akurat zaprezentuję. Dobra, jeden. Drugi. Jeszcze trzeci będzie. I jest trzeci. No i to jest właśnie siła magazynka. 4200 uszkodzeń. Piszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie na ten temat. No mówię, dość ciekawy pojazd, aczkolwiek cena dość wysoka. No i musimy po prostu umieć grać czołgami z magazynem. To jest taka jedyna wada tego pojazdu. Słuchajcie, z mojej strony oczywiście to wszystko. Nigdzie więcej nie zobaczycie raczej takiego materiału, bo pojazd prawdopodobnie już jest zablokowany. Na razie jeszcze tego nie wiem, ale on na pewno nie będzie dostępny. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Hej!